Cześć, witajcie. Co to jest? Jakiś siłownik do wtryskarki? Jeden, drugi? Tak to kurde trochę wygląda. Czy to niby jeździło? To niby jeździło po tym. No, tak by to może wyglądało. Gdy nieco to tak można by na śrubę wyciągnąć. Ale może nie dla mnie. Jak już jedna połowa jest tak, to nie chcę wiedzieć, gdzie jest druga połowa. Jak wygląda? Z tych grubasów coś jeszcze? Czy już nic? O kurde, ale ktoś robił orkę piękną. Nie, to chyba cięgi. Jakaś windonia. Muszę ta niskoprofilowa. Kurczę, elegancko. To jestem zaskoczony. Ale nie. Ja już mam. Raczej tym nie będę obracał dalej, więc zostawmy dla tych, którzy zrobią z tym lepszy użytek. A tu coś? Wór Mikołaja był, reszta była, więc cienki. Co na cienkim? A jeszcze nie wiem, ale zaraz się dowiemy, co to jest. Szafa sterownicza, starego typu jakaś. Szafa sterownicza, za nią druga szafa sterownicza, bo tam są jakieś przełączniki z boku. O kurde. No. A w ogóle pełne kółko od taczek wam pokazywałem, czy nie? Chyba nie pokazywałem. Też fajne. Sandki w fajnym stanie. No okej. Szkoda tylko, że nie to pora roku. No nic. Trzeba będzie ogłosić teleportację. No, zdecydowanie. Tu fajne znaleziska jeszcze, wiem, że miała być teleportacja. Wyciągarka 3 tony, to wygląda też koło 1,5, a ta wygląda też koło 2. O, nawet... Nie, też 3 tony. Ale jakoś tak... Może co najwyżej ta zielona, ona ma taką starszej daty, bo te dwie to raczej trochę lipa. Ale jakoś tak... Ja się na nich sparzyłem, więc odpuszczam temat. Wolę jakiegoś rukcuga czy coś otegować. No oprócz tego, no to co? Tu jest jeszcze jakiś chyba reduktor. Większy reduktor, jeszcze większy reduktor. Felga od jakiegoś tirka. No, tak, widzicie. Potrzebna teleportacja, więc 3, 2, 1. Najgorzej to zrobić pusty przebieg. Ja nie zrobię, ale co to? Co tu? Znowu sanki.
A tak to krzywe felgi, gaśnice, także tego. Co to? Jak to działa? Bardzo cieńce kabli. Kurde, cholera wie. Nie wiem. Odpuszczę. Kita bursze, nie bursze. No ale to też... O! I to jest fajne. Spokoja. Rowerik. No kurde, ten mnie kusi. Serio. Działa. Max jest dotąd. Kurde, się zastanawiam. Serio. A co mamy tutaj? Tu jest bezpieczników, jeszcze C25 wszystkie. Super. Dobrze widzę? Dobrze widzę. Ale szabrowania. C63, o kurde. Wszystko nowe. Wysokie prądy latają. C10. Nie, no autentycznie. Dobrze widziałem. C6. Z Ericssona jakieś. Co da nie widzę. C20 to bym sobie coś by wybeszył. Bezpiecznik jakiś taki nietypowy. Dobra. Co dalej? Tu coś. No, to nic. No nic. I teraz nie ma co marudzić. Ten spokój i to. Chyba nie ma źle. Patrzcie, jak to jest śmiesznie. Niekiedy człowiek się najeździ. I praktycznie ostatni złom
No i trafił się ten spokej. Co mam powiedzieć, no? Rowerek jak rowerek, do 100 kilo, czyli bardziej taki lichy bym to nazwał. Z rzeczy, które zauważyłem, brakuje śruby regulacji wysokości siodełka. Brakuje tutaj, a to jest taka, nie wiem jak to nazwać, osłonka z regulacją, bo to zależy się, po jaki kąt przesuniemy, tak się to troszkę podniesie, obniży. Także brakuje to na tył. No ale co jest najśmieszniejsze, zobaczcie sobie na te pedały. Akurat to na jedno pedało. No i tak samo siodełko, oprócz tego, że tu położyłem młynek, to nie wygląda, żeby to było, wiecie, jakieś wypracowane, czy tak samo tutaj. Cholera wie, czy to w ogóle pracowało. Zacznijmy od tego, czy ten rowerek w ogóle coś pracował. Też ciężko powiedzieć. Generalnie, no, łyknąłem go w cenie złomu. Czy dla siebie, czy pójdzie dalej, ciężko mi powiedzieć. Stratny nie będę. Nie ma co ukrywać. No. I tyle. Tyle właściwie o nim. A, no i najważniejsza rzecz. Sprawdziłem naciąg ciała. Nie sprawdzałem tego. Tam są chyba paluszki. Co tam jest od dołu? Nie napisali. Jeden paluszek tam będzie, ale śmiesznie. Jeden paluszek, także też w sumie tego nie sprawdziłem. No ale to akurat nie mogłem sprawdzić, a regulację sprawdziłem. No i co? Tyle. Nie trzeba w sumie dużo włożyć. Praktycznie śrubę trzeba do regulacji, plus jeszcze trzeba coś wymyślić z tą stopką, albo tego się w ogóle pozbyć, albo załatwić drugą taką samą. A, to wiecie, to jest do ogarnięcia. No i teraz, powiem wam tak. Z wagowym się zastanawialiśmy nawet nie tyle, kto to produkował, skąd to przyszło, tylko ile to ma lat. Bo troszkę, nie wiem jak to GoPro pokaże oczywiście, troszkę to wygląda na taki współczesny produkt, robiony na stary produkt. Że tutaj, wiecie, że tutaj są te obcierki, to wszystko tego. Chociaż z drugiej strony, jak z tyłu właśnie tu ładnie widać, tutaj faktycznie jakby coś było malowane. O, tutaj, nie wiem. To jest, o, to czarne co widać, to jest po prostu malowane. Więc teraz, no nie wiem, kurczę, jest to troszkę z nie najgrubszej blachy, czyli coś by śmierdziało naszą współczesnością. Ale z drugiej strony, no, czy aż tak by to ktoś postarzał? Czy to wiecie, to wszystko to. Nie wiem, kurczę, no, blacha jak współczesna, okej, tak. Ale sam wygląd, stan, jakby to było coś starszego. Jeszcze szufladka taka drewniana, typowa, jak w tych naszych. Tylko po prostu dorobione, ta tej to blacha. No nie wiem, blacha naprawdę, kurczę, aż za cienka, żeby to było stare, chyba że wiecie, chyba że to nie, też pytanie, jaka to produkcja. Może to nie jest nasze. Może to nie jest nasze i może gdzieś tam na zachodzie czy wschodzie. Nie wiem. Ciężko powiedzieć, ciężko wyczuć. Może wy coś doradzicie. Też na dobrą sprawę, ja to tylko tak strzeliłem z obiektywu Google. Tylko tak cyk, cyk i to jeszcze z rozmazanym zdjęciem, no nieważne, jakieś cuda niewidy. No i tam faktycznie nic bardzo ciekawego. Czy tam wyleciał jeden właśnie stary z eBaya jakiś, tylko już eBaya, tylko już po prostu nie było aukcji, była strona wycofana, więc nie mogłem nic podpatrzeć. Tak to nie wiem, nie wiem, jestem ciekaw. Też ja sobie oczywiście to szczerze z obiektywu, tylko mi się teraz telefon ładuje. Jakbym się coś dowiedział bardzo ciekawego, no to zaraz dogram, a jak nie, no to też liczę na Waszą pomoc. Także cóż, no tak nowocześnie z nie wiadomo, no ale przynajmniej wiecie, przynajmniej kolejny dowód, że trzeba wierzyć do końca. Bo po pierwszych złomach było średnio, ale liczy się wypad. Także cóż, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!